Centrum Tnąco-Obróbcze, które stoi właśnie za moimi plecami, to nagrodzone rozwiązanie, które w tym roku zostało wyróżnione przez kapitułę Targów Poznańskich Budma za innowacyjne oprogramowanie. Celem, który chcieliśmy osiągnąć, była minimalizacja odpadów, które najczęściej zalegały u naszych producentów. To dało nam dużo do myślenia, że przecież to są pieniądze, no i działamy proekologicznie. Stąd zaimplementowane w maszynie oprogramowanie, które generalnie daje nam możliwość stosowania w procesach optymalizacyjnych tych kawałków, które kolokwialnie mówiąc leżą pod nogami, nie są uwzględnione w optymalizacji przez technologów. Maszyna w trybie automatycznym zmierzy odpad, zoptymalizuje listę wcześniej do niej wgraną, użyje go i oczywiście odpowiednio wykasuje rekordy te, które były w pierwotnej optymalizacji wgrane do maszyny. Mamy takie powiedzenie, które mówi, że musimy patrzeć przez pryzmat portfela naszego klienta, bo to wy Państwo, jako nasi klienci, nagradzacie nas swoimi zamówieniami. No i tak jakby w ramach wdzięczności i obowiązku, też stojąc twarzą przed środowiskiem, no musieliśmy zrobić ten gest, żeby też tych zanieczyszczeń oraz tych odpadów było coraz mniej. Taki był nasz cel i mam nadzieję, że go osiągnęliśmy.